A tymczasem ja zapraszam Państwa na prelekcję pana Kazimierza Błaszczaka na temat astronomki Marii Onic. Zapraszamy. A starburst. Awesome. Yeah. Super, to do mnie. O, wszedł. Szanowni Państwo, so, sorry for those of you who want to stay here and listen to Mr. Kazimierz talk. It will be in Polish, and please stay here. And those of you who want to join some discussions, we are asking you to proceed with those discussions outside. Thank you. Mam na imię Kazimierz, jestem pasjonatem astronomii i astronautyki. Założyłem stowarzyszenie astronomki Marii Kunic. Tutaj jest plansza. Nasze stowarzyszenie ma na celu popularyzację i edukację astronomii i astronautyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie młodzieży do poznawania astronomii skutkuje tym, że motywuje młodzież szkolną do lepszej nauki matematyki, fizyki, chemii, biologii. To jest tych przedmiotów, które są napędzają dziś rozwój techniki i technologii i naszą cywilizację. I celem jest popularyzacja astronomki Marii Kunic. Zaraz powiem, kto to jest. I celem jest również popularyzacja naszego radioteleskopu w Cieszyncinie, 13 metrów średnicy, największy edukacyjny w Polsce, a może na świecie. Teraz dowiedziałem się, będąc w Ameryce, w Green Bank, że oni też mają 13-metrowy, jak zdążę, to powiem. Tak, Tomasz, podaj mi wodę. Tak na wstępie, no, cieszę się, że był wykład na temat lotu na Księżyc i na Marsa, ponieważ ja jestem już starszym panem i w 69 roku miałem ponad 20 lat i miałem okazję w telewizorze oglądać lądowanie na Księżycu. Było to wielkie, emocjonalne dla mnie przeżycie. Wiedziałem, że coś oglądam historycznego, coś niezwykle ważnego i to pierwsze postawienie przez Neila Armstronga nogi na Księżycu, niebywale urzekające, fascynujące. No i mówiło się potem, że za 10 lat polecimy na Marsa, ludzie polecą na Marsa. Minęło 10 lat, figa. 20 lat, figa. 30, 40, 50, figa. I nie wiadomo, nie ma nawet terminu lądowania.
brawo, że istnieje taki Elon Musk. I to jest, on ma obsesję na temat Marsa, ale lot na Marsa kosztuje 500 miliardów dolarów. On cały jego majątek wynosi 100 miliardów dolarów, ma synów, żonę, tam coś jeszcze, to figę mu pozwolą, żeby wszystko wydać na loty na Marsa. To musi być jakieś wspólne działanie, przedsięwzięcie, nie wiadomo kiedy to się uda. I na temat Księżyca jeszcze powiem taki żart, bo zaczyna się zwykle wykład od żartu. Mianowicie lecą Amerykanie na Księżyc, a wtedy było straszliwe współzawodnictwo między Ameryką a Rosją, śmiertelne. Można by, że Amerykanie uważali to za śmiertelne zagrożenie, bo pierwszy Sputnik rosyjski, pierwszy kosmonauta rosyjski i teraz pierwszy człowiek na Księżycu. Lecieli Amerykanie na, lecą Amerykanie na Księżyc i meldują do Houston. Niestety Rosjanie wylądowali już przed nami na Księżycu i malują cały Księżyc na czerwono. I pytanie, co w tej sytuacji mają zrobić? Odpowiedź Houston, że wylądować i namalować wielki napis na biało Coca-Cola. Taki jest fajny żart. Teraz na temat Marii Kunic. Przepraszam. Jest to astronomka, która żyła w XVII wieku od 1610 do 1664. Z tego 12 lat spędziła na ziemi wieruszowskiej. Ja mieszkam w Wieruszowie, więc tym się niedawno zainteresowałem. Nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takiej osoby. Niedalekiej miejscowości Łubnice mieszkała jako emigrantka. Była wtedy wojna 30-letnia i mieszkała, urodziła się w Świdnicy, potem z mężem mieszkała w Byczynie. To były tereny te, na których toczyła się wojna, groziła śmierć i wyemigrowała do Łubnic i tam w klasztorze cystersek mieszkała 12 lat od 1636 do 1648. Proszę sobie uzmysłowić, że w 1610 roku Galileusz zaobserwował te cztery księżyce Jowisza i ona się w tym roku właśnie urodziła. Miała niezwykły talent do nauk ścisłych. Miała 5 lat, to już umiała czytać i pisać i potem się uczyła matematyki. Ojciec zabraniał, bo to może doprowadzić kobietę do choroby i do delirium, zbytnie obciążenie umysłowe, ale ona podsłuchiwała lekcje dla swojego brata. Potem jak miała 13 lat, to się wyszła za mąż, nie chciała, płakała, jechała do ślubu. A mąż umarł za 3 lata na dżumę i jak miała 19 lat, wyszła za astronoma Eliasza Kreszmara, Eliasza von Leeuwen. Ojciec był lekarzem i też pracował u tych obrachów przez ten czas, tak się to rodzina. I ona od męża chłonęła tą wiedzę astronomiczną i matematyczną i ona, to była jej pasja, jej natchnienie. I 12 lat mieszkała w Łubnicach, przeprowadziła 200 obserwacji astronomicznych wszystkich planet i napisała dzieło Urania Propitia. Urania Propitia. I tu jest Tomasz, mój asystent, potrzymaj mi mikrofon, a ja tu będę opowiadał trochę bliżej. To jest ta książka Urania Propitia. Jest 15 egzemplarzy oryginalnych, bo ona to wydrukowała w 1650 roku w Oleśnicy. One się znajdują w muzeach i nie wolno ich dotykać. Natomiast ja z Ameryki jeżdżę w tym roku, ja tam mam córkę i się dowiedziałem, że można uzyskać reprint
tam są firmy, które to wykonują w Ameryce i digital version, digitalized version, czyli wersja cyfrowa, machinery printed, drukowana maszynowo. Proszę, wygląda jak oryginalna książka, jest właśnie z cyfrowej wersji i teraz na czym polega jej zasługa, wielka zasługa dla rozwoju astronomii. Mianowicie w tej książce jest tekst ścisły, naukowy, techniczny, matematyczny, astronomiczny. Jedna trzecia po łacinie, jedna trzecia po łacinie i ten sam tekst jest jedna trzecia po niemiecku. I jedna trzecia na końcu to są tabele astronomiczne, na podstawie których można obliczać położenie planet nawet na 1000 lat naprzód. Co prawda ona te tablice nie wymyśliła, bo ona była kontynuatorką myśli Keplera i po prostu poprawiła, napisała te tablice na nowo, bo Kepler użył logarytmów i studenci niemieccy, czy zwykli ludzie nie umieli logarytmów, bo bardzo ciężko obliczyć z tablic Keplera. I ona właśnie tutaj pisze siwe, że łatwe tabele. Tabele łatwe. I Urania Propitia to jest astronomia popularna, albo przyjazna, dostępna. I ja w tej chwili walczę. Jest napisany list do pani prezydentowej, podpisany przez burmistrza Wieruszowa. I ja wysyłałem osobno, żeby pani prezydent Agata pomogła spopularyzować. I mianowicie są trzy wielkie zadania. Trzeba tą książkę przetłumaczyć na język polski. Trzeba dokonać analizy naukowej, na czym polegają jej zasługi dla rozwoju astronomii. No w ogóle to, że napisała, to jest zasługa. I że przez 200 lat studenci uczyli się z jej książki jako z podręcznika. I trzecie, trzeba napisać obszerną biografię. I przykro mi, że jest słabe zainteresowanie naukowców w Polsce. Pani Karolina Targusz podobno coś napisała, ale niewiele. Teraz pan profesor Wodarczyk tłumaczy jej listy. 22 listy są w bibliotece w Paryżu. To jest jasny dowód. Ona wymieniała korespondencję z największymi astronomami, Henryuszem Bulią, zaraz o tym powiem, jeśli mi starczy czasu. Pani Olga pilnuje. I pana Tomasza poproszę, żeby kto chce tą książkę wziąć do ręki i przerzucić, bo ja mam jeszcze drugi egzemplarz, którego nikomu nie daję, ale ten daję do obejrzenia. Jak otrzymałem od listonosza w Ameryce tą książkę, to po prostu siadłem z wrażenia, że taka grubachna książka, 600 stronic, napisana przez kobietę i tekst cały czas naukowy, astronomiczny, matematyczny. Ja rozmawiałem z uczonymi, którzy próbują bagatelizować, a tamtego przerobiła. To dzisiaj byłaby profesorem matematyki, żeby takiej tablicy zrobić na nowo i żeby nie potrzeba było używać logarytmów. Podobno nawet Isaac Newton korzystał z jej tabel. Także ja mam rodzinę w Ameryce, bywam często. Ubolewam nad tym, że w Polsce społeczeństwo jest w ogóle nieznana. A to jest osoba, którą możemy się bardzo szczycić w Polsce. Daliśmy jej wtedy schronienie przed niebezpieczeństwem, polska dama. I przez Amerykanów ona jest uważana jako Polka. Ona urodziła się w Świdnicy. No to Niemcy powiedzą, że to jest Niemka, a my Polacy powiemy, że Polka, bo to trudno określić. Tak samo o Katolniku mówią Niemcy, że on jest Niemiec. Także śmiało, 12 lat na emigracji w Polsce, to by dzisiaj dostała obywatelstwo. No i Amerykanie się bardzo interesują. Wiecie, że po wojnie
Werner von Braun, wszystko, co tylko mogli, to pozabierali z Europy i wywieźli. I oryginały tej książki, którą pan Tomasz pokazuje, są również w Ameryce i kilka jest w Europie. Oryginalne wydrukowane w gablocie. No a taką kserokopię to prawdopodobnie jestem jedyny w Polsce, który mam. Ale dałem burmistrzowi, jest wysłana kopia, taka sama książka do pani prezydentowej i pani prezydentowe jest przedstawione wszystko po kolei, a ja innym listem napisałem, że jedyną książką, którą w Niemczech wydano na temat Marii Kunitz, napisała Ingrid Ginterlo, która jest filologiem germanistyki. I pani Agata jest też filologiem germanistyki. Jesteście koleżankami po fachu. Więc wyobrażam sobie, że mogłaby zaraz zadzwonić i zapytać się pani Ingrid, co pani o tym myśli. I trzeba przetłumaczyć, to trzeba ciężkie pieniądze na polski, trzeba dokonać analizy naukowej, to trzeba ciężkie pieniądze i trzeba napisać bogatą biografię, trzeba ciężkie pieniądze. Mam zamiar zwrócić się do Unii Europejskiej, bo zamiast Komisja do Spraw Kobiet, bo w tej książce jest zawarty aspekt feminizmu, jest zawarty aspekt równouprawnienia kobiet i jest zawarty aspekt demokratyzacji wiedzy, bo wtedy były wszystkie książki pisane po niemiecku, po łacinie, to mało kto, tylko wybrani ludzie znali łaciński. Natomiast po niemiecku to był dostępna książka była do szerokiego społeczeństwa. Ile jeszcze mam minut? Kończę. To chcę powiedzieć, że Amerykanie bardzo się interesują naszą astronomką i uważają tą Uranię Propitię, że to jest najwybitniejsze dzieło naukowe zachowane z tamtych czasów, ta książka, która krąży, napisane ręką kobiety, przez kobietę na najwyższym poziomie technicznym. I tu mam książkę wydaną w Ameryce, kupioną w Ameryce, Forces of Nature, The Woman Who Changed Science, Leila McNeil, koresponduje z nią emailowo i ona tutaj poświęca cały rozdział Marii Kunitz i inna książka ze Antwerpen Sister, w Polsce nic, w Polsce jedyna książka, jeśli to tłumaczenie tej książki niemieckiej przez Świdnicę wydane, tłumaczenie, natomiast napisana książka przez Polaków, to jest Maria Kunitz, kosmiczna dziewczyna, na wzór tej, która Angielka Libby Jackson, kosmonautka, napisała przedobrzeczone na Polskę, kosmiczne dziewczyny, które przyczyniły się do kosmosu. I nawiązałem z nią kontakt, dlaczego wymienia kobiety od XVIII wieku, a nie wymieniła tej naszej. To, że nie wiedziała, że następny raz poprawi. I myśmy, Tomasz Barański, który wam rozdaje, to napisał opowiadanie dla młodzieży, żeby młodzież mogła poczytać. I ja napisałem na końcu artykuł, co ona zrobiła. Wiemy, że poprawiła, napisała książkę Uranio Pipita, poprawiła tablicę efemeryli faz Wenus, po raz pierwszy w historii zrobiła. I jeśli chodzi o zaćmienia, to 36 określeń łacińskich bardzo dokładnie wytłumaczyła. Po raz pierwszy w historii podała definicję, co to jest horyzont, co to jest ekliptyka, co to jest południk. No niektórzy się ze mną czytali, że nie pierwszy raz, ale tak klarownie ona to wyjaśniła, że nie podlega wątpliwości. I tu jest mój artykuł, on pierwsza dama astronomii mieszkała na Ziemi Wieluszowskiej, można na internecie to się ukaże, ten artykuł mój.
i tak podeszła naukowo. Dzieliła astronomię na działy obserwacje, mechanika, zasady astronomii i kalkulacje. I zjawiska dzieli na obrót dzienny, ruch planet i zaćmienia. I jeszcze jedno tylko, że nawiązała zaczęła korespondencję z Heweliuszem. Wszyscy wiedzą, co to jest Heweliusz, kto to jest Heweliusz. I Heweliusz odpowiedział po 7 miesiącach, zwrócił się do Marii. Nobilissima et eruditissima domina punitia. To oznacza najszlachetniejsza i najuczeńsza pani Kudicia. Bo już po przeczytaniu tej książki o Rania Prybicia był zachwycony Heweliusz. I podpisał ten list, to się można uśmiać, twego najszlachetniejszego imienia gorliwy admirator i chwalca. Nie z poważaniem, tylko tak. I wysłała tą książkę do Emilia Ismail Bouliot, francuski astronom. I ten francuski astronom napisał jej wielki hymn i jej dzieło ogromne i wielkopomne. Rzucił się na to dzieło z łapczywością, najpierw je pożar. Potem zaczął przeżuwać, podziwia jej przenikliwość badania spraw nieba, jasny umysł, siłę, wyczuwając w jej dziele jakoby aurę zapachów i kolorów wiosennych kwiatów. No pięknie. Czyli ja sobie wyobrażam, że ktoś, ten francuski uczony astronom, nie było takiej książki nigdzie na rynku, zobaczył, dostał do ręki taką zrozumiałą, fajną, przystępną, miłą książkę, bo czytaliście kiedyś De Revolutionibus Kopernika, nie omawiałem nic, jest wielkim ojcem systemu heliocentrycznego, ale z tej książki nic nie można zrozumieć. Dobrze, że taki znalazł się Joachim Heretyk, który dopiero przetłumaczył na zwykły język, a ona napisała całą tą książkę właśnie dla zwykłych ludzi, tak czytelnie i fajnie. I o tym radioteleskopie, że mamy w Jaruszowie w Cieszyncinie radioteleskop o średnicy 13 metrów. Ci, co znają, to wiedzą, że największy jest piwnica, 32 metry, potem 15 i 13 to jest trzeci i cel edukacyjny. Bo wybudowaliśmy wspólnie z gminą fundament, miejsce zostało przez gminę podane. Najpierw mnie uznawali za wariata radni, a potem był budżet obywatelski, było głosowanie i szkoły wszystkie były za mną, za tym projektem i dostał finansowanie, 70 tysięcy został wybudowany, ale jeszcze ciągle w trakcie rozruchu, ale byłem teraz w Green Bank Obserwatorium. Na pewno wiecie, co to jest. W West Virginia, bo tam mieszkam. Miałem 600 km, cała rodzina tam jechała. Wnuczka 17 lat, Paula, jest zainteresowana astronomią, astronautyką. Szuka kierunku studiów i może nawet, na pewno bakcyla złożyła od dziecka. I tam mają ogromny, 7000 m2. To jest największy na świecie radioteleskop. Tu niektórzy mogą się oburzyć. Że co to w Arecibo, Chiny mają 500 metrów, ale największy steerable, sterowalny. Można im poruszać w górę, w dół, w lewo, w prawo, a tamte Arecibo i Chiny są na stałe wbite do niecki ziemi i na linach jakichś tam odbiornik. I tam mają, o dziwo, to ja nie wiedziałem, też mają 40 foot educational radioteleskopę, czyli 40 foot, to jest dokładnie 13 metrów. No i tam rozmawiałem i być może, że coś mi pomogą przy rozruchu, bo potrzebny jest odbiornik i trzeba zmiana konstrukcji, bo to jest systemu klasy Greena. No i chcę powiedzieć, że ten radioteleskop pochodzi tu od was, Szary koło Kielc, nie wiem od was, czy tu wszyscy są z Kielc, i w 2010 roku był demontaż 7 tych teleskopów, bo
Orange kupiło od Telekomunikacji Polskiej, nie wiem, czy to mogę mówić, i Orange ma we Francji swoje ośrodek satelitarny i ten zdecydowali skasować i przeznaczali na dwór. I ja się po cichu dowiedziałem przez pana Wszołka Bogdana, astronoma, że można odkupić go w bardzo taniej cenie i z takim biznesmenem. Natomiast przy demontażu cztery osoby pracowały, dźwig, i pomagali mi moi koledzy ze studiów, którzy tu mieszkają od urodzenia w Kielcach. Tu ze mną jest na stoisku Stanisław i drugi Marek. Jeździliśmy klub 42 na Sadowy. Nigdzie nie można było, cudem gdzieś w jakiejś hutowni. Potem dźwig 20-tonowy przyjechał, to popsuł tylko, trzeba było 100-tonowy. Było niemożliwe prawie, ale przyjechał, powiedział ten pan, że może przyjechać w nocy. Ja usiadłem na krawężniku i biłem się z myślami, czy dopuścić w nocy. Będzie wypadek i ja będę siedział w więzieniu do końca życia. Ale coś mnie natchnęło, mówię, dobrze, niech przyjedzie. I ten dźwig przyjechał w nocy. Żołnierze zaświetlili wielkie lampy, zrobiło się jasno. Ten dźwig straszną lampę i pięknie odniósł, przyjechał i postawił. I pięknie żeśmy demontowali. To wszystko, czy czas upłynął? Upłynął. Wszystko, co miałem do powiedzenia. Tu jest ta astronomka. Można na naszym stoisku kupić tą książkę. Mojego auto. I jest jeszcze audiobook Astronomikos przez pana Dariusza Miziarskiego. Pięknie opracowany życiorys, opowiadanie o tego, o tej naszej astronomce. Niektórzy się krzywili. Dlaczego nie astronom Maria Kulis? Jest słowo astronomka i będę używał. I ten Miziarski mówi badaczka, naukowczyni, cały czas jako kobieta. I nie tam. Przecież jest nauczyciel, nauczycielka. Co będziemy kombinować, że astronom Maria Kulis? Astronomka już. To tyle. I jestem. I chciałem się pochwalić, że na Perseverance, na tym łaziku, jest chip z moim imieniem i nazwiskiem. Ja tam osobiście dopilnowuję, że jak zostanie odkryte życie na Marsie, żeby coś nie skręcili. Tak jak Viking w 76 roku najpierw odkrył, a potem powiedzieli, że to nieprawda, bo Amerykanie nie są tacy rozdajni, że wydać tyle miliardów i potem tak szybko powiedzieć, że jest życie. Więc ja tam pilnuję i jestem w projekcie Mars One, że grupa czterech astronautów, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, każdy z innego kontynentu, lecimy na Marsa i tam zostajemy do końca życia. Co dwa lata przylatuje do nas następna grupa. Stop, dziękuję bardzo. Zapraszam do zakupienia tej książki. Pani kierowniczka, czy pozwala na pytanie? Pani Olga mówi. Pani Olga, czy pozwala na pytanie? Można? Jestem członkiem Mars Society Polska i jestem troszeczkę tak, jakby współorganizatorem tych zawodów.